Hej, cześć, siemano! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a to jest materiał z gry Call of Duty Modern Warfare. Materiał, którego najprawdopodobniej się nie spodziewaliście, no bo skąd? A dziś jest 11 maja, godzina 11:54. I dzisiaj, moi drodzy, wykonałem pewną misję. Misję, którą, no, jest tylko i wyłącznie do zrobienia w kooperacji, a konkretnie w trybie przetrwania. Jest to prawo Darwina. Łap za zestawy przetrwania i zwyciężaj nawet w najtrudniejszych warunkach w wyzwaniach skupionych na walce z falami wrogów. Mamy tutaj aż 7 celi i jeżeli jesteście zajebiście dobrzy, to możecie wszystkie te 7 celi osiągnąć w trakcie jednej gry. I od razu odpowiem, mi zajęło to jakieś 3 gry, ale dlatego, że pierwszy cel zrobiłem w jednej grze. Drugiego celu zrobiłem tam chyba 3 zabójstwa i zginąłem. Potem doliczyło mi kolejne ileś tam zabójstw i dopiero w trzeciej grze dokończyłem cel drugi i skończyłem kolejne 5 celi. Czyli można powiedzieć, że zajęło mi to tak naprawdę no 3 gry. Chociaż w dużej mierze tak naprawdę 2. Ale mniejsza z tym. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Pierwszy cel, dość łatwy, 25 razy zabij wroga nożem do rzucania w trybie przetrwania i otrzymujemy za to 2000 PD oraz wizytówkę błąd krytyczny. Kolejny cel, 100 razy zabij wroga karabinem snajperskim lub wyborowym w trybie przetrwania, 3000 PD i wizytówka walka w kosmosie. I tutaj od razu taka rzecz, którą uważam, że powinniście wiedzieć, to, że jeżeli będziecie kupować karabin wyborowy bądź snajperski, to polecałbym wam taką broń, która jest w miarę szybkostrzelna, ale też posiada dobre obrażenie. Ja zdecydowałem się na karabin Mauser 98K i no musiałem co jakiś czas, średnio co dwie, trzy rundy biegać po uzupełnienie amunicji, bo no nie jest to jakoś nie wiadomo jak tanie, ale też w początkowych falach znalezienie amunicji do Mausera graniczy z cudem, ponieważ nasi przeciwnicy mają prawie broń automatyczną, a w późniejszych rundach gdzieś może od rundy 10 tudzież 13 zdarza się, że jeden wróg posiada właśnie karabin KAR 98K, ale to jest wyjątek. Natomiast wcześniej jest szansa, ale bardzo, bardzo niewielka, tak więc warto uzupełniać amunicję przede wszystkim co te 2-3 rundy. Minimum 2, jak się wystrzelacie, a tak, no to przede wszystkim polecam korzystać, właśnie też bazować na innej broni. Jeżeli się wypstrykacie z całej amunicji w danej rundzie, to nie biegnijcie na chama, żeby uzupełnić i zabijać dalej, tylko zmieńcie broń i spokojnie dokończcie rundę. Nie ma tutaj co się spieszyć, gdyż tak naprawdę każdy karabin wyborowy tudzież powtarzalny i dźwigniowy oraz kusza kosztuje 2500 i każdy karabin snajperski, czy to samopowtarzalny, czy powtarzalny, kosztuje również 2500, tak więc warto to po prostu mieć na uwadze. Kolejne wyzwanie, kolejny cel to nic innego jak
zabicie 40 wrogów osłoniętą wieżyczką. Osłonięta wieżyczka, jak wygląda, no to chyba nie muszę mówić. Mianowicie osłonięta wieżyczka wygląda tak. I z tej osłoniętej wieżyczki musicie zabić 40 przeciwników, a jeżeli runda się skończy i wasza wieżyczka będzie działała dalej, to nie będzie wam zaliczało zabójstw. Dlatego też tutaj przygotujcie się na to, że będziecie potrzebowali tak naprawdę od już celu trzeciego w cholerę pieniędzy, w cholerę tych dolarów. Gdyż osłonięta wieżyczka kosztuje 2000. To się może wydawać mało, ale w momencie, kiedy tutaj wy będziecie już mieć waszego kara i będziecie biegać co jakiś czas po amunicję, to uwierzcie mi, że zebranie 2000 dolarów to czasem jest wyczyn. Dlatego jeżeli będziecie robić to wyzwanie, bądź też zrobiliście, albo no, to mimo wszystko, jak już przede wszystkim zrobicie cel drugi, czyli tam 100 wrogów karabinem snajperskim lub wyborowym, no to polecam zbierać, tak naprawdę nie kupować żadnych broni, żadnych rzeczy. Niech wasi sojusznicy, z którymi będziecie grać, niech oni inwestują w amunicję, niech oni inwestują w pancerze, w granaty, a wy zbierajcie po prostu kasę, bo się wam przyda i to w hurtowych ilościach. Tak więc cel trzeci to jest zabicie 40 wrogów osłoniętą wieżyczką i jeżeli zabijecie 20-30, a zobaczycie, że wam nie zalicza, no to spokojnie, zalicza wam, ale pokażę wam się licznik dopiero wtedy, jak cel zostanie już osiągnięty i przede wszystkim wieżyczka przestanie działać, gdyż wieżyczka posiada akumulator i po odpowiednim czasie, tam jest, no to owa wieżyczka tak naprawdę zostaje wyłączona, niszczy się samoistnie, dochodzi do samozniszczenia i dopiero wtedy zaliczy wam zabójstwa. Cel czwarty, no to jest tutaj już coś trudniejszego, gdyż musicie zabić 80 wrogów, mając, czy też właściwie za pomocą działka strażniczego. Działko strażnicze kosztuje 4000. 4000 za działko strażnicze, jedno działko strażnicze to jest, no to jest suma dwóch osłoniętych wieżyczek. I teraz to działko strażnicze działa na takiej samej zasadzie jak osłonięta wieżyczka. Również ma akumulator i również zliczy wam zabójstwa dopiero w momencie, jak już zostanie wyłączona. Cel kolejny polega na zabiciu 100 przeciwników bodajże. Przepraszam, na 80 przeciwników strzelcem śmigłowca. Tak więc, a strzelec śmigłowca kosztuje 5000 dolarów, ale spokojnie, jeżeli odpalicie strzelca odpowiednio wcześniej, na przykład te 5-6 sekund przed rozpoczęciem fali, no to jesteście w stanie zarobić na kolejnego strzelca. 5000, co prawda może wam czasem gdzieniegdzie brakować jakichś tam kilku dolarów, ale pamiętajcie, że w trakcie trwania fali nie możecie kupić strzelca, śmigłowca i właściwie niczego nie możecie kupić poza uzupełnieniem amunicji, które kosztuje 250 dolarów, tak więc no, 5000, 80 wrogów i macie zrobione. Przedostatnie wyzwanie polega na tym, żeby zabić 100 wrogów, mając samolot bojowy. I samolot bojowy jest jednym z najdroższych, jedną z najdroższych nagród za serię, gdyż kosztuje 7000 dolarów. Jeżeli gdzieś się wyłożycie, no to dojść tam powiedzmy do 5 czy 7 tysięcy dolarów, no to trochę potrwa. I też taka ma rada ode mnie. Warto już robić
przede wszystkim od zarówno strzelca śmigłowca, jak i samolot bojowy od większych rund, gdyż tam będziecie mieć po prostu więcej przeciwników. Chociażby na rundzie 30, od 34, czasem nawet już od 30, tych przeciwników jest ponad 30, co no, czasem nawet więcej, a od rundy 50 jest nawet po 80 przeciwników i w górę. Tak więc praktycznie w trakcie jednej gry można dokonać masowego ludobójstwa na przeciwnikach, co skutkuje tym, że bardzo szybko jesteśmy w stanie wykonać ten cel. Podobnie z samolotem bojowym, tylko że tutaj 100 przeciwników. I na sam koniec, ostatnie wręcz wyzwanie, które zaliczy Wam się samoistnie, jeżeli gracie od tak naprawdę, to, moi drodzy, jest przetrwanie 20 fal w trakcie jednej gry. I jeżeli teraz sobie myślicie, że ok, doszedłem do 40, tam 50, gram dalej, zabiłem 100 samolotem bojowym, to czy to mi się zaliczy? Otóż odpowiedź brzmi tak, zaliczy Wam się. Zaliczy Wam się i będziecie mieli już misję Prawo Darwina wykonaną, zrobioną, tak więc no, wszystkie te 7 celi można, jeżeli jesteście dobrymi graczami, jeżeli macie ogarniętych ludzi w zespole, macie ogarniętą drużynę, czy też po prostu najlepiej grać ze znajomymi i robić to wyzwanie, tą misję, no to jak najbardziej jesteście w stanie to zrobić w trakcie jednej gry. A teraz wróćmy do nagród za cel trzeci, czyli 40 osłoniętą wieżyczką mamy wizytówkę w garści. Za cel czwarty emblemat na bombę. Za cel piąty emblemat usterka. Za szósty emblemat liściowa szama. I finalnie za siódmy mamy schemat na karabin Kilo 141 fala przybojowa, czyli na karabin HK-433, który prezentuje się w ten oto sposób. Całkiem ładny, muszę powiedzieć, schematik za darmo, a przy okazji te wszystkie PD, które tutaj zdobywamy odpowiednio, 2003, 4, 5, 6, 7500 i na końcu 10 tysięcy nie przypadają, tylko po prostu tam idą do tego licznika za 2500. A z racji tego, że w grze Modern Warfare możemy wbić, tutaj maksymalnie nam pokazuje poziom 1001, no to tak czy siak lecicie wy po prostu dalej, ale z tą różnicą, że wasze PD nie przypadają, tylko po prostu lecą dalej do 2500. Do poziomu 2500, niezależnie od tego, czy gracie Modern Warfare, Black Ops Cold War czy Vanguard. Ja na tą chwilę tam chyba mam 2384, może 85, tak więc jeszcze trochę brakuje mi doświadczenia, żeby mieć ten faktycznie poziom 2500. No i cóż, jeśli chodzi o Modern Warfare, to by było na tyle. W przyszłości najprawdopodobniej również na kanale zaprezentuję Wam wszystkie operacje specjalne, czyli łowca głów, kuwalda, goniec, siarka, rekompensata, save, paladyn oraz wiatr boczny. To by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. To tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.